Dzień dobry. Drogi widzu, film, który masz zamiar obejrzeć, będzie opisem technicznym wzmacniacza lampowego z wyjściem beztransformatorowym. Będziemy zajmować się szczegółami, jak on działa, jak jest zbudowany. Nie będziemy budować modelu prototypowego, ponieważ autorzy tego artykułu, tej konstrukcji, zbudowali taki wzmacniacz i współcześniej mogli go posłuchać. Poza tym, oscylogramy, które dołączono do artykułu, poświadczają działanie tego wzmacniacza. Ponieważ w komentarzach zdarzają się uwagi, że nie przestrzegam przed wysokim napięciem, teraz będzie informacja o bezpieczeństwie. Praca z lampami jest niebezpieczna. Pracują one z wysokim napięciem, z reguły. W okolicach 200 do 400 V. Napięcie takie jest niebezpieczne dla zdrowia i grozi porażeniem przy nieuważnej pracy. Poza tym lampy nagrzewają się do wysokiej temperatury i łatwo o poparzenie. Z lampami należy pracować bez pośpiechu, unikając bałaganu i prowizorki. Gdy pracuje się z wysokimi napięciami, należy pamiętać o zasadzie pracy z jedną ręką w kieszeni. Będę to ostrzeżenie powtarzał w wielu filmach, wybaczcie, ale widać jest to konieczne, skoro w komentarzach mi się na to uwagę. Ten schemat, który teraz tutaj widzicie, nie jest schematem wzmacniacza, który chciałem dzisiaj omówić. Chciałem wam tylko pokazać, w jakim kierunku poszedł rozwój wzmacniaczy OTL. Ta konstrukcja wydaje się mocno skomplikowana, chociaż pozornie. Przyjdzie pewnie czas, kiedy omówimy konstrukcję pana Alana Kimela. Jest to projekt z Vakuum tube valley. A teraz przejdźmy do tytułowego wzmacniacza Diki i Makowskiego. Artykuł o tym wzmacniaczu był opublikowany w. Audio z 1954 roku oraz powtórzony w publikacji Audio Anatology, trzecie wydanie. W związku z tym odniesienia czasowe należy odnosić do lat 50. W ciągu kilku lat poprzedzających powstanie tego projektu, konstrukcja wzmacniacza audio rozwijała się w tempie, ustępując jedynie rozwojowi przetwornikom magnetoelektrycznym do gramofonów. Jeszcze dekadę wcześniej można było w zasadzie wskazać przetworniki gramofonowe i głośniki jako decydujące o jakości ogniwa w przeciętnym systemie audio. Dysproporcja ta była systematycznie zmniejszana i w chwili powstania tej konstrukcji nie można generalizować co do słabych ogniw systemu audio. Wystarczy powiedzieć, że innowacje we wzmacniaczach były mało zaskakujące, ponieważ ich rozwój miał wpływ na resztę elementów zaangażowanych w proces. Proces odtwarzania dźwięku. Takie postępy, które poczyniono, koncentrowały się głównie na transformatorze wyjściowym. Z drobnymi wyjątkami, żadne podstawowe zmiany obwodów nie miały miejsca w dostępnych na rynku wzmacniaczach w tamtych czasach. Zajęcie się tym problemem było logiczne, ponieważ tylko transformatory i lampy próżniowe we wzmacniaczu mogą działać w sposób nieliniowy, a tym samym wytwarzać zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne. Co więcej, podstawowe ograniczenia szerokości pasma lub odpowiedzi częstotliwościowej wynikają generalnie z transformatora wyjściowego. Jednym z najbardziej praktycznych sposobów zminimalizowania zniekształceń harmonicznych jest zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego wokół tych elementów obwodu, które są odpowiedzialne za generowanie zniekształceń. Ponownie przeszkodą był transformator wyjściowy, ponieważ jego tłumienie wysokich częstotliwości i charakterystyka przesunięcia fazowego dotychczas ograniczały ilość ujemnego sprzężenia zwrotnego, które można było stabilnie zastosować. To błędne koło pobudzało konstruktorów do ulepszeń w projektowaniu transformatorów, ale podstawowe problemy nadal istnieją, chociaż zostały złagodzone pod względem wielkości. To niefortunne, ale prawdziwe, że obszar najpoważniejszych zniekształceń w transformatorze znajduje się w zakresie niskich i bardzo niskich częstotliwości. Przy tych częstotliwościach prąd magnesujący może stać się wystarczająco wysoki, aby wytworzyć gęsty strumień nasycenia w rdzeniu. Chociaż ujemne sprzężenie zwrotne może znacznie zmniejszyć zniekształcenia w obszarze bliskim nasycenia, jego zastosowanie zależy od charakterystyki wysokich i niskich częstotliwości transformatora. Nie ma prostego rozwiązania tego problemu i należy zwrócić szczególną uwagę na czasami sprzeczne wymagania dotyczące dobrej wydajności w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że problem nie ogranicza się jedynie do odpowiedzi częstotliwościowej transformatora. Większość dobrych transformatorów głośnikowych wykazuje pasmo przenoszenia znacznie szersze niż to potrzebne do odtwarzania dźwięku. Problem możliwości przesyłania dużych mocy bez zniekształceń, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości, to zupełnie inna kwestia. Jeszcze innym ograniczeniem narzuconym przez większość transformatorów wyjściowych w systemach wysokiej jakości audio jest niemożność poprawnej pracy stopni mocy w klasie B i AB. O ile nie ma bardzo wysokiego współczynnika sprzężenia między dwiema połówkami uzwojenia pierwotnego transformatora, sygnały przejściowe są generowane przez niesinusoidalne prądy, które płyną w uzwojeniu pierwotnym. Praca w klasie B i AB może w znacznym stopniu przyczynić się do wydajności stopnia mocy wzmacniacza, ale niestety te klasy pracy są związane z większymi zniekształceniami. Chociaż jest to zasadniczo prawda, wielkość zniekształceń nie jest poważna. Jeśli zastosowane zostanie wystarczająco duże ujemne sprzężenie zwrotne, sygnał wyjściowy będzie dobrą repliką sygnału wejściowego. Pełna realizacja tych bardziej wydajnych warunków pracy musi poczekać na praktyczne zastosowanie dużych ilości ujemnego sprzężenia zwrotnego. Chodzi o to, że we wzmacniaczach z transformatorem głośnikowym ciężko jest pogodzić ujemne sprzężenie zwrotne z przesunięciami fazowymi, żeby uniknąć wzbudzenia się wzmacniacza. Żeby poradzić sobie właśnie z tym problemem, zaczęto projektować wzmacniacze beztransformatorowe. Mając na uwadze te problemy transformatorów wyjściowych, wielu przewidywało wzmacniacze beztransformatorowe. Podczas gdy wiele problemów związanych z konstrukcją beztransformatorową wydaje się być przytłaczająca, przynajmniej jeden producent rozwiązał największy problem, nawijając 500-omową cewkę w swoich głośnikach. Praca tego urządzenia jest prawie niewiarygodna w tych regionach, w których wzmacniacze transformatorowe nie dają rady. Autorzy tego projektu uważali, że jeżeli można by uzyskać wyjątkową wydajność we wzmacniaczu beztransformatorowym, który mógłby wysterować głośniki o konwencjonalnych impenancjach, rezultatem może być bardzo praktyczne urządzenie. Na początku badania problemu ustalono, że każdy projekt powinien być praktyczny. Stosowanie lamp nadawczych lub nadmiernej ilości lamp odbiorczych nie było uzasadnione. Należy osiągnąć sprawność anody porównywalną z istniejącymi wzmacniaczami wysokiej jakości. Rozmiar, koszt i waga nie powinny przekraczać rozmiarów porównywalnych wzmacniaczy. Ponadto uznano, że aby stworzyć prawdziwą rewolucję, bardzo wyjątkowa praca powinna być regułą nie tylko w zwykłych aspektach, ale szczególnie w tych aspektach, których praca typu transformatorowego ma swoje słabe strony. Ponieważ większość wysokiej klasy głośników dostępna jest o impedancji 16 ohmów, ten wzmacniacz został zaprojektowany do tej impedancji. Chodzi oczywiście o lata 50. Pamiętajmy o tym. Zgodnie ze standardową praktyką całe urządzenie zostało zaprojektowane do użytku z przedzmacniaczami odpowiednio przystosowanymi do konkretnego źródła czy nośnika i zdolnymi do dostarczenia sygnału o napięciu 1V. Chcąc o co chodzi z tymi 16 omami. Czasach, kiedy dominowały wzmacniacze lampowe z wyjściem transformatorowym, najbardziej praktyczną impedancją dla zespołu głośnikowego była impedancja 16 ohmów. Z tego względu, że była dużo większa od impedancji czy rezystancji, powiedzmy, uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego. Stąd transformator mógł kontrolować bardziej głośnik przy niskich częstotliwościach, gdy ten miał wyższą impedancję. Wróćmy do wzmacniacza bez transformatora. Wstępne badania przyniosły zaskakujące wyniki. Wydawało się, że niekonwencjonalność celu, jakim było bezpośrednie wystarowanie głośnika o niskiej impedancji, uruchomiła reakcję łańcuchową kolejnych innowacji. Podczas gdy większość ostatecznie zastosowanych funkcji to wypróbowane i prawdziwe procedury stosowane w przemyśle elektronicznym, ta szczególna ich kombinacja jest nowością w audio. Wydaje się, że zastrzyk świeżej krwi daje nowe, zdrowe podejście do starego problemu. Stopień wyjściowy wzmacniacza jest typu single ended, przeciwsobny, jak pokazano na rysunku. Prąd spoczynkowy jest równy w obu zestawach TriOT bez przepływu prądu stałego przez obciążenie. Lampy pracują z przesunięciem fazy, i nie ma tutaj prądu różnicowego między lampami, które by przepływało przez obciążenie w postaci głośnika. Najbardziej efektywną metodą wykorzystania tego systemu jest polaryzacja lamp wejściowych w pobliżu punktu odcięcia przy pracy zbliżonej do klasy B. Zwykłe zastrzeżenia dla tego typu pracy, takie jak przełączanie stanów nieustalonych i zniekształcenia, nie mają zastosowania, jeśli nie jest podłączony żaden transformator wejściowy. Działanie klasy B zapewnia maksymalną Moc wyjściową przy minimalnych stratach na anodzie, dzięki czemu można efektywnie wykorzystać szczytowe możliwości prądowe lamp. W tym układzie niezbędny jest zasilacz o niskiej impedancji, aby napięcie zasilania nie spadało nadmiernie podczas pobierania maksymalnego prądu, a tym samym nie zmniejszało maksymalnej mocy wyjściowej. Zastosowane zasilacze to półfalowe układy prostownika selonowego, wytwarzające plus 140 i minus 140 V względem masy. Zastosowano w nich duże kondensatory bez dodatkowego filtrowania podnoszącego impedancję zasilacza. Aby uzyskać wyższe napięcia dla stopni nisko napięciowych, dodatkowe prostowniki selenowe są stosowane w układach powielania napięcia w celu uzyskania 250 V, jak pokazano na rysunku. Brak transformatora wyjściowego pozwala na zastosowanie sprzężenia zwrotnego 40 dB przez podłączenie cewki drgającej bezpośrednio do katody sterownika odwracacza fazy. Oprócz zadania redukcji zniekształceń, zastosowanie sprzężenia zwrotnego służy do drastycznego zmniejszenia napięcia przy dźwięku, które w innym przypadku byłoby obecne. Ponieważ wzmocnienie w pętli sprzężenia zwrotnego jest zasadniczo równej jedności, zastosowano dodatkowy wzmacniacz napięciowy z oddzielnym sprzężeniem zwrotnym, aby zwiększyć czułość wejściową. Zobaczmy, jakie są szczegóły tego obwodu. Rysunek ten przedstawia ostateczny obwód wzmacniacza. Zastosowano trzy podwójne triody 6082. Są to wersje 26,5V popularnej triody 6AS7G. Lampy te są zdolne do prądu 700mA w szczycie na sekcję triody przy zastosowanych napięciach anodowych. Modele 6082 pozwalają na zastosowanie szeregowego żarzenia, eliminując przeznaczony do tego celu transformator. Lampy odcinają się przy około 70 V, a na każdej z nich zastosowano stałe napięcie polaryzacji 60 V. Odchylenie po jednej stronie jest regulowane, aby wyrównać prąd w stały w dwóch zestawach triod i zapewnić, że żaden prąd stały nie będzie przepływał przez cewkę drgającą. Aby uchronić lampy, w obwodzie z siatki zastosowano niską impedancję wynoszącą 56 kOhm dla prądu stałego. Należy zauważyć, że 6082 nie jest przeznaczona do użytku ze stałą polaryzacją, chyba że zostanie dodany rezystor ograniczający w obwodzie anody lub katody lampy. Chociaż ten układ nie wykorzystuje takich rezystorów, ich pominięcie jest możliwe, ponieważ lampy są ustawione w warunkach prądu spoczynkowego znacznie poniżej maksymalnych wartości znamionowych. Wszystkie stopnie wzmacniacza napięciowego pracują w klasie A z konwencjonalnymi obwodami. Potrzebny jest osobny sterownik dla każdej gałęzi lamp wyjściowych, ponieważ z odwracacza fazy uzyskuje się niewystarczający sygnał wyjściowy do bezpośredniego wysterowania lamp wyjściowych. Jedna strona odwracacza fazy ma większe obciążenie niż druga, bo wejście do dolnych grup lamp mocy ma impedancję głośnika w katodzie. Powoduje to degenerację i wymaga większego wkładu niż grupa lamp wyżej. W pierwszym wzmacniaczu napięciowym polaryzacja jest uzyskiwana za pomocą rezystorów katodowych bez bocznikowania, ponieważ strata wzmocnienia może być łatwo tolerowana. Jednak sterownik odwracacza fazy ma sztywną polaryzację na siatce sterującej dostarczanej z szyny zasilającej minus 140V przez dzielnik napięcia, ponieważ w głównej pętli sprzężenia zwrotnego pożądane jest maksymalne wzmocnienie. Zasilacze wysokoprądowe wykorzystują kondensatory 300 mikrofaradów i rezystory ochronne 5 ohmów, każdy złożony z równolegle połączonych 10 ohmowych elementów. Obwód z motora napięcia jest używany do zasilania napięciem minus 250 V, które dostarcza tylko polaryzację. Inny obwód służy do zasilania plus 250 V dla stopnia sterownika. Dodatkowe od RC. Jest stosowane w celu zminimalizowania przedźwięku w stopniach mało sygnałowych. I teraz tutaj należy wtrącić uwagę, ponieważ macjasz ten nie posiada transformatora zasilającego, jest on zasilany bezpośrednio z sieci 110V. To jest amerykańska sieć. Rozsądnie tutaj jest zastosować transformator. Transformator, który po pierwsze obniży nam napięcie z 240V do 110, a po drugie odizoluje niebezpieczne napięcie od użytkownika. Gdybyście szukając tematów do opracowania, do montażu, w starych czasopismach spotkali takie urządzenie, w którym nie ma transformatora zasilającego, koniecznie go zastosujcie. A po drugie, gdybyście remontowali jakiekolwiek urządzenie ze starych lat, gdzie też nie ma transformatora separującego albo zasilającego, należy go zastosować w postaci transformatora separującego od 240 do 220. Omówmy sobie szczegóły pracy. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń beztransformatorowych, podczas podłączania do innych urządzeń należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że przewód neutralny jest podłączony do obudowy. I tu właśnie jest ten problem, o którym przed chwilą mówiłem. Sami konstruktorzy dalej wtrącają uwagę. Chociaż jest to łatwe do osiągnięcia, użycie małego transformatora separującego linię energetyczną wyeliminowałoby potrzebę zachowania ostrożności. Czyli jak widzicie, sami konstruktorzy, pomimo takiego projektu, zalecają stosowanie separacji od sieci. Jak można było się spodziewać, sprzężenie zwrotne o wartości 40 dB można zastosować tylko w pętli z minimalnymi przesunięciami fazowymi, aby uniknąć niestabilności. Konieczna jest zatem modyfikacja układu w przypadku stosowania głośników, które stanowią obciążenie inne niż czysto rezystancyjne dla wzmacniacza. Taka sytuacja nie jest generalnie spotykana we wzmacniaczach transformatorowych, ponieważ sam transformator wyjściowy staje się główną impedancją przy wysokich częstotliwościach. Oznacza to, że impedancja głośnika o wysokiej częstotliwości nie jest odbijana przez transformator. Rysunek ten pokazuje trzy alternatywne sposoby radzenia sobie z niestabilnością spowodowaną indukcyjnym charakterem głośników, który nie tylko powoduje dodatkowe przesunięcia fazowe, ale także powoduje większe sprzężenie zwrotne z powodu zwiększonej impedancji obciążenia. Impedancja głośnika po prostu rośnie przy wysokich częstotliwościach. Zapobiegnięcie temu jest właśnie teraz opisywane. Rezystor 180 Ohmów jedynie ogranicza maksymalną impedancję głośnika, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu sprzężeniu zwrotnemu. Kondensator pół mikrofarada ma niską impedancję przy wysokich częstotliwościach, powodując zwarcie obciążenia indukcyjnego. 16-omowy rezystor szeregowo z kondensatorem 100 na mikrofarada działają tak, że 16-omowy rezystor jest równoległy dla głośnika przy wysokich częstotliwościach, zaś przy niskich częstotliwościach jest pomijalny. Służy to do zapewnienia stałej impedancji i sprzężenia zwrotnego w całym zakresie częstotliwości. Jeśli zauważy się jakąkolwiek niestabilność danego głośnika, należy wypróbować jeden albo drugi, żeby uzyskać najlepsze działanie. Regulacja balansu dla zera prądu stałego w testy głośnikowej może być wykonana za pomocą miliamperomierza podłączonego szeregowo strewką drgającą, w tym celu można tutaj dodać dodatkowe gniazdo z obwodem zamkniętym. Czynność tę należy powtórzyć przy wymianie lamp albo po wielu miesiącach eksploatacji, a jaką ma wydajność ten wzmacniacz? Wyniki działania prototypowego modelu tego wzmacniacza przedstawiają charakterystyki i fotografie. Charakterystyka częstotliwościowa pokazana na tym rysunku jest płaska w bardzo szerokim zakresie. Ponieważ wszędzie stosowane są obwody sprzężone rezystancyjnie i pojemnościowo, nie ma poważnych ograniczeń odpowiedzi przejściowej. Aby ograniczyć złożoność obwodu i uzyskać najlepszą stabilność sprzężenia zwrotnego, pożądane jest rozsądne wzmocnienie na stopień. To oczywiście określi ograniczenia w zakresie wysokich częstotliwości, podczas gdy międzystopniowe owody sprzęgające określą ograniczenia w zakresie niskich częstotliwości. Podczas gdy pasmo bez sprzężenia zwrotnego byłoby szerokie w tym projekcie, użycie ujemnego sprzężenia zwrotnego o wartości 40 dB znacznie rozszerza krańce zakresu przenoszenia. Większość dobrych wzmacniaczy charakteryzuje się płaską charakterystyką znacznie wykraczającą poza granice słyszalności. A to urządzenie prawdopodobnie plasuje się w czołówce konstrukcji z najszerszym pasmem przeznaczonych do zastosowań audio. Jak pokazano na następnym rysunku, zniekształcenia harmoniczne nawet przy pełnej mocy znamionowej są wyjątkowo niskie i praktycznie niezależne od częstotliwości. Zdolność do dostarczania 25 W przy 20 Hz i mniej przy znikomych zniekształceniach jest praktycznie niemożliwa we wzmacniaczu typu transformatorowego o podobnej mocy znamionowej średnich częstotliwości. Wydajność przy niskich częstotliwościach jest bezpośrednio związana z wykorzystaniem elementów obwodu, których nieliniowe właściwości nie są w żaden sposób zależne od częstotliwości. Ten sposób 40 dB sprzężenia zwrotnego pozostaje na tej wartości w całym użytecznym zakresie częstotliwości i zadowalająco zmniejsza zniekształcenia bez względu na zaangażowane częstotliwości. Nawet jeśli zniekształcenia we wzmacniaczu bez sprzężenia zwrotnego sięgałyby 10%, wartość 40 dB odpowiadająca stosunkowi napięcia 100 do 1 zmniejszyłaby to do 1,1%. Przy omawianiu testowanych wyników warto poruszyć temat zniekształceń intermodulacyjnych. Zniekształcenia intermodulacyjne są bardzo dobrym i szybkim sposobem oceny zniekształceń we wzmacniaczu. Test jest jednak najbardziej wartościowy w systemach, w których może wystąpić wyraźna odmienność w nieliniowej wydajności wzmacniacza przy parze częstotliwości używanych w teście, we wzmacniaczu takim jak ten, którym nie ma charakterystyki zniekształceń zależnej od częstotliwości, testowanie intermodulacyjne niewiele wniosłoby do ogólnego zasobu informacji. Czyli po prostu panowie nie zrobili tego testu. Efektywność, z jaką 16 mowy głośniej może być sterowany bezpośrednio w celu wytworzenia tak dużej mocy wyjściowej, wynika nie tylko z niezwykle wysokiej przewodności lamp wyjściowych, ale także działania zbliżonego do klasy B. Wystarczający prąd spoczynkowy przepływa przez każdą lampę, aby zapewnić dobrą liniowość przy pracy z małymi sygnałami. Oznacza to, że prąd spoczynkowy jest wystarczająco niski. Aby zapewnić, że punkt pracy przy braku sygnału znajdzie się poza zakrzywionym obszarem charakterystyki lampy w pobliżu odcięcia prądu anody. Wynikowa wydajność jest mniej więcej taka sama jak w przypadku wzmacniacza transformatorowego pracującego w klasie A. Charakterystyka fali prostokątnej wzmacniacza wskazuje na jego zdolność do odtwarzania sygnałów o charakterze przejściowym, charakterystyka fali prostokątnej o niskiej częstotliwości jest miarą zdolności do odtwarzania bardzo niskich częstotliwości. Ważną cechą pod tym względem jest wielkość nawisu odpowiedzi fali prostokątnej. Pomijalny zwis przy określonej częstotliwości fali prostokątnej oznacza, że wzmacniacz będzie odtwarzał dobrze do częstotliwości, które stanowią tylko ułamy w częstotliwości podstawowej. Jednak tłumienie głośnika będzie prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność transientów w zakresie niskich częstotliwości. O ile nie da się zapewnić nieograniczonej ilości tłumienia przez zmniejszenie impenacji wyjściowej wzmacniacza, to ważne jest, aby ta impenacja wewnętrzna była co najmniej kilkukrotnie niższa od nominalnej impenacji głośnika. Mówiłem o tym wcześniej. Zmniejszenie impenacji wewnętrznej wzmacniacza poza ten punkt nie jest już konieczne, ale nie może zaszkodzić. Wewnętrzna impenacja tego wzmacniacza ze względu na dużą ilość sprzężeń zwrotnych wynosi tylko ułamek OMA. Zapewnia to doskonałe tłumienie elektryczne. No i trzeba tutaj nadmienić, że jest to niedostępne we wzmacniaczach z wyjściem transformatorowym. Przetwarzanie fali prostokątnej o wysokiej częstotliwości jest bardzo dobrym wskaźnikiem nie tylko odpowiedzi przejściowej, ale także stabilności pętli strążenia zwrotnego. Tendencja do niestabilności, niekoniecznie oscylacji, przejawia się jako zanikający ciąg oscylacji następujący po szybkim wzroście i spadku fali prostokątnej. Czyli po prostu zaraz za czołem fali pojawiają się jakieś pulsacje. Oczywiście, jeśli te oscylacje przerzutu nie zanikają lub nie wygasają, system będzie oscylował w sposób ciągły. Ważne jest, aby mieć wystarczającą stabilność w systemie sprzężenia zwrotnego, aby zapobiec jakiejkolwiek formie dzwonienia lub przerzutów. I słowo o szybkości wzmacniacza. Rzeczywisty czas narastania fali prostokątnej na wyjściu jest w dużej mierze miarą odpowiedzi wysokoczęstotliwościowej. Kilka testów z wykorzystaniem fali prostokątnej pokazano na tym rysunku. Chociaż najwyższa pokazana częstotliwość, czyli 50 kHz, jest tylko przedmiotem zainteresowania akademickiego, została uwzględniona, aby wskazać, że wydajność nie uległa znacznemu pogorszeniu przy wysokiej częstotliwości zwykle używanej do testowania wzmacniaczy wideo. Niezwykła lekkość i niewielkie rozmiary, a także niski koszt tego wzmacniacza wynikają głównie z braku ciężkich i kosztownych komponentów. Jedynymi kosztownymi elementami są lampy, cztery prostowniki i dwa duże kondensatory elektrolityczne. Pozostałe elementy to małe oporniki i kondensatory, takie jakie spotyka się w większości wzmacniaczy. Trzy lampy wyjściowe są znacznie droższe niż normalny typ odbiorczy, ale nadal były w rozsądnej cenie. Inne lampy są szeroko stosowane i niedrogie. Tylko dwa prostowniki selenowe są typu 500 mA, podczas pozostałe to odmiana 75 mA. Całkowity koszt, obliczony na podstawie katalogu dużego dostawcy części, jest w przybliżeniu taki sam jak koszt jednego wysokiej jakości transformatora głośnikowego, jaki stosowało się we wzmacniaczach w tamtych czasach. Poziom szumu w tym wzmacniaczu wynosi około 200 V na obciążeniu. 160 dB poniżej znamionowej mocy wyjściowej. Stwierdzono, że wartość ta została przekroczona przez optyszum dostarczanego materiału źródłowego sprzed wzmacniacza, który sam w sobie był akceptowalnie niski. Pamiętajcie, że w tamtych czasach, jako źródło, były używane gramofony i magnetofony szpulowe. Wyniki jakościowe wzmacniacza są na ogół wynikami testów odsłuchowych. Chociaż nie jest możliwe przypisanie określonych cech dobrej reprodukcji poszczególnym ogniwom w systemie. Jedynie na podstawie samego odsłuchu pewne wskazówki dotyczące wydajności można uzyskać za pomocą metod porównawczych. Jak można było podejrzewać na podstawie cech, sposób w jaki ten projekt wyróżnia się polega na obsłudze dużych ilości mocy przy niskich częstotliwościach. Nawet przy umiarkowanym poziomie głośności odnotowano wyjątkową czystość reprodukcji muzyki organowej. Do testów odsłuchowych użyto RCA-LC1A. Taki zestaw głośnikowy, który używał Elvis. Panowie napisali, że nie było ani wykonalne, ani pożądane wykorzystanie mocy wyjściowej zbliżonej do pełnej przy użyciu tego właśnie głośnika LC1A, ale przy dość wysokich poziomach w pomieszczeniu reprodukcja niskiej częstotliwości wydawała się wyjątkowo płynna i realistyczna. Dalej podsuwają argument, że zastosowanie tubowego głośnika niskotonowego wydajniej obciążyłby memramę i pozwoliłby na zastosowanie wyższych i bardziej realistycznych poziomów, np. organów piszczałkowych. Niestety nie próbowali tego, ale uważają, że wzmacniacz będzie się wyróżniał. Wzmacniacz jest w stanie dostarczyć duże ilości mocy o niskiej częstotliwości, więc sygnały o niskiej częstotliwości, które powstają podczas przestrajania odbiornika na zakresie UKF, może spowodować duże wychylenia stożka membrany w głośniku. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie kondensatora sprzęgającego między pierwszym i drugim stopniem 12 T7. To powinno osłabić te niekorzystne efekty. I tak dobrnęliśmy do końca kolejnej konstrukcji wzmacniacza z wyjściem beztransformatorowym. Zostało ich jeszcze kilka. Niebawem znowu opublikuję jakiś film. Nie wiem, czy za tydzień, może za trzy. Wszystko zależy od tego, ile będę mieć czasu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.